dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka zastosowań formatowania warunkowego na przykładzie liczb. Formatowanie warunkowe, mówiąc w dużym skrócie, to jest po prostu zmiana wyglądu komórki, czyli właśnie formatu, ze względu na jej wartość, czyli na przykład komórka zmienia kolor tła, komórka zmienia kolor tekstu, w zależności od tego, jaka w danej komórce zostaje zapisana liczba, tekst bądź data. Ponieważ formatować możemy nie tylko liczby, ale w tym konkretnym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie liczbami. Jeżeli chcecie zmienić wygląd komórek, na przykład w tej tabelce chcemy, żeby w kolumnie E, tam gdzie mamy kwota, wszystkie kwoty powyżej 4000 były od razu pokolorowane na kolor zielony. To za każdym razem formatowanie warunkowe zaczynamy od tego samego momentu, czyli najpierw musimy zaznaczyć wszystkie komórki, które będą zmieniały swój kolor, albo w ogóle będą się zmieniały. Czyli w tym przypadku muszę zaznaczyć po prostu całą kolumnę E. Zaczynam więc od tej pierwszej kwoty i zaznaczam sobie tą kolumnę, używając skrótu Ctrl Shift strzałka w dół. W ten sposób zaznaczam całą kolumnę i zatrzymuję się na pierwszej pustej komórce na samym dole. Następnie w zakładce Narzędzia główne, w grupie Style, przechodzę do przycisku Formatowanie warunkowe. No i tutaj interesuje nas ta pierwsza grupa, czyli reguły wyróżniania komórek. Mamy do dyspozycji następujące opcje. Możemy wyróżnić komórki większe niż, mniejsze, między dwoma wartościami, równe wskazanej wartości, zawierające określony tekst, zawierające określoną datę, bądź duplikujące się wartości. Ja chcę wyróżnić komórki powyżej 4000, więc wybieram opcję większe niż. Wpisuję tutaj w tej komórce liczbę, powyżej której chcę kolorować komórki. No i zobaczcie, że one teraz są od razu automatycznie czerwone, ponieważ tutaj po prawej stronie Excel jako domyślne formatowanie wprowadza jasno-czerwone wypełnienie z ciemno-czerwonym tekstem. Możemy to zmienić na jeden z wybranych tutaj motywów, na przykład zielone wypełnienie z ciemno-zielonym tekstem, albo na samym końcu wybrać format niestandardowy, czyli samodzielnie ustalić, jak ma wyglądać dana komórka. Możemy tutaj wybrać czcionkę, format liczbowy, rodzaj obramowania albo nawet wypełnienie. Skoro już tu jesteśmy, zmieńmy wypełnienie na taki jeszcze bardziej zielony kolor. Klikam OK, jeszcze raz OK i teraz cała kolumna, którą ja przed chwilą wskazałem, będzie zmieniała kolor, jeżeli w komórce pojawi się wartość powyżej 4000. Wpisuję 4001 i mamy kolor zielony. W drugiej kolumnie mamy zaprezentowane wartości w euro. Sprawdźmy inne formatowanie. Zaznaczam sobie całą kolumnę, znowu skrótem Ctrl Shift strzałka w dół, a następnie w formatowaniu warunkowym reguły wyróżniania komórek wybieramy wartości między. Czyli na przykład będziemy chcieli teraz pokolorować komórki od 500 do 1000 euro. Wybieram więc między, wartość dolną wpisuję 500, wartość górną wpisuję 1000. Wybieram następnie, jak one mają być formatowane. Powiedzmy, że niech to będzie żółte wypełnienie z ciemnożółtym tekstem. Klikam OK. Jeżeli będziecie chcieli to formatowanie warunkowe usunąć, wprowadzić w to miejsce inne formatowanie, to pamiętajcie, że zaczynacie tak samo, czyli musicie zaznaczyć miejsce, gdzie to formatowanie jest prowadzone. Następnie przechodzicie do formatowania warunkowego i tutaj na samym dole pod przyciskiem Zarządzaj regułami będziecie mogli zobaczyć, jakie w tym miejscu są wprowadzone formatowania warunkowe. One będą zapisane w formie takich tutaj poziomów. Wygląda to okienko tak samo jak sortowanie wielu kolumn. Jeżeli chcecie usunąć formatowanie, zaznaczamy po prostu to formatowanie i klikamy Usuń regułę. Żeby dodać nowe, możemy wybrać nową regułę albo kliknąć tutaj OK i ponownie wybrać z tego miejsca nowe formatowanie warunkowe. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do pozostałych filmów. Więcej już wkrótce.